Szanowne Panie, Szanowni Panowie, dziś jestem od pierwszych minut spotkania z Państwem, jestem bardzo zaborczy. Nie pozwoliłem, żeby mnie ktoś zapowiedział, bo ja osobiście chciałem wyjść do moich gości i powitać ich na spotkaniu, które jest spotkaniem z przesłaniem, a więc nie jest to spotkanie z okazji Dnia Kobiet, Dnia Mężczyzn, bo podobno dzisiaj jest Dzień Mężczyzn, tylko teraz Państwo brawa dla mężczyzn. Proszę Państwa, jest to takie spotkanie z przesłaniem płynącym z serca, z takim podziękowaniem za co? Za to, że jesteście, drodzy Państwo, że jesteście tak bardzo aktywni, że możemy się spotykać w różnych okolicznościach. Myślę, że taki jest dobry moment, żeby na chwilę przystanąć, zatrzymać się i no właśnie, w ubiegłym roku, pamiętacie Państwo, zaprosiłem Państwa na niezwykłą przyrodniczą podróż po naszej Dolinie Baryczy. Piękny film przyrodniczy, bo przecież doznaniami przyrody można też dziękować i jest to wspaniałe podziękowanie. Dziś zostaniemy znowu, proszę Państwa, w świecie przyrody, ale tak może nie do końca. Zostaniemy w górach, a do przyrody dołożymy podziękowanie muzykom i to, drodzy Państwo, muzykom w najlepszym wykonaniu. Drodzy Państwo, ja bardzo się cieszę jako starosta Ostrowski, że po raz drugi mogę Państwa gościć na tym koncercie, który niechby wpisał się w dobrą tradycję naszego starostwa. Ale Państwo przyszli się tu po to, nie żeby słuchać Pawła Rajskiego, tylko żeby słuchać muzyki, tak jak powiedziałem, w najlepszym wykonaniu. Muzyka serca i rozumu. Proszę Państwa, Józef Broda, postać znana, już za moment przekonacie się, że jest to człowiek niezwykły. A wspólnie z panem Józefem, Katarzyna Broda-Firla, śpiew oraz pan Janusz Kochut, fortepian. Drodzy Państwo, zapraszam na niezwykłą, przyrodniczo-muzyczną podróż, przygotowaną specjalnie dla Państwa. Pana starosty o święcie, to sobie próbowałem tak nagle ustalić pewne fakty natury biblijno-historycznej. Przecież po co stworzył najpierw mężczyznę? Po to, żeby on mógł podziwiać to, co było w drugiej kolejności stworzone. A wiadomo, że każdy prototyp jest zawsze gorszy od następnego. Kobieta po to, żeby mogła zrodzić to, co w człowieczym żywobyciu jest najcenniejsze, dziecko. I znowu krzywdząca historia. Kobieta jest podziwiana przez mężczyznę. I mężczyzna nic nie wie, co się dzieje przez te owe tajemnych 9 miesięcy w jej łonie. Ona już tyle o nim wie. Tak dobrze go rozpoznaje, rozmawia z nim, dotyka, śpiewa. Stary Arystoteles mówił, że wychowanie zaczyna się już w łonie matki. Czyż to nie jest cud Boży? Kiedy rozmawiam z dziećmi, a mówię im, że mam już ponad 170 lat, niektóre nie chcą wierzyć i mówią, że 100 to by mi dały. I mówię im, że są wiosną, wiosną mamy, taty. Ale ja jestem w jesienności, ja jestem w wieczorności. A jesienność to owoce, a wieczorność to najpiękniejszy zapach kwiatów. Wy jesteście, mówię do dzieci, wiosną, śpiewem ptaka, wschodzącym porankiem, a ja pachnę wieczornością.
tak było, tak jest i niech tak pozostanie. Wszystkiego dobrego. Do swe dziadki miłuję, a wiedzie ich dobremu. Poślij syny do szkoły, niech się uczą ku temu. Bo naprzód Boga poznać, Stworzyciela swego, we wierze wyuczyć ich, Chrysta Pana naszego. Jakiż użytek będzie, gdy wiary nie będzie? Wiara, łaska, nadzieja, zbawienia przyspiesza. Przed to wy rodzicowie, dowejcie ten użytek. Dejcie syny do szkoły, póki je młodzieniec. Wiosna przychodzi w najmniej oczekiwanym momencie. Wczoraj usłyszałem szpaka, przedwczoraj żołna, dzięcioł. Zacznijmy słuchać wiosny, bo ona przychodzi. Na jor idzie, na jor idzie, na jor. Hej, na jarzy, hej, na jor idzie, na. Powtarzamy, powtarzamy, po. Słowacy mówią do dnia dzisiejszego, ale pięknie jak się jaruje, to znaczy wiosiennieje. Spróbujmy wiosiennieć każdego dnia. No może nie każdego, ale chociaż wieczorem, jak nam dzień nie wyjdzie, uśmiechnąć się przed lustrem do siebie. To jest właśnie wpuszczenie wiosny do siebie. I to jest poczucie wolności. Już co to jest uroda, spróbujmy razem. Wiem już co to jest uroda, radość, miłość i swoboda. Radość, miłość i swoboda. Mama, tata i rodzina. Mama, tata i rodzina. Swoje gniazdo i dziedzina. Drzewo w lesie cisza, słońce, drzewo w lesie cisza, łąka, serce polne wonie, łąka, serce polne wonie i pełne dobroci dłonie, pokaż mi je. I pełne dobroci dłonie, jeszcze raz. I miłość mamy, miłość taty, miłość mamy. Kocham siebie i świat cały, kocham siebie i świat cały. A w potoku woda, a w potoku woda, szum jej swoboda, szum jej swoboda. Jak rozumiemy świat? Ile czasu na to rozumienie przeznaczone? Wiele razy se poradzimy powiedzieć, nie, już to słyszą w dzienniku, także nie będę tego piąty raz słyszał. I będę se na pole, po to, żeby odetchnąć. Po to, żeby pomówić. Niekiedy z drzewa przyjdzie wiewiórka.
albo zwierzę. Zrobić użytek. Pomówić z krukiem. Dodać trochę wrony. A z krasnoludkiem spróbować się zabawić tak na gitarze. Tu już nic nie trzeba. Tu trzeba ten czas jeden wygrać. Na refleksję stworzyłeś mnie, Panie. Nie takiego, byle jakiego. Jest taki powiedzenie, jakiegoś mnie stworzył, takiego mnie moż. Ale to nie w tę stronę. Jak szumi dolina, jak ciurczy potok, jak szeleszczą liście jesienne bukowe od wiosennych, delikatnych. Z jednej strony nadzieja, a z drugiej strony ta wieczorność i niekiedy brak spokoju. A przecież głupiec będzie ten, co na pustynię będzie próbował uciekać przed cieniem. Choć muszę wam powiedzieć, że jak mi 70 strzeliła, to musiał mieć porę noście miesięcy na to, żeby się z tym oswoić. A zawsze chciał być starszym chłopem. Ale ona mnie zaskoczyła. Nie dać się od czasu do czasu naprawdę przed lustrem stanąć i powiedzieć, no i co z tego? Wisi na bok, a wiosna w środku, a wiosna w środku. Hanka czorne oczka, nieś odejse u potoczka. Hanka czorne oczka, nie siodej se tam, bo cię tam zabierę woda, byłoby cię strasznie szkoda. Hanka. Przechodzi to trzeci los. Przyjdzie, bo musi przyjść. Moi kochani, tak się trzeba ratować. Uśmiech. Melodia, taka zwyczajność. Pamiętam jako dziecko, urodziłem się na gruncie, tata miał 20 hektarów górskiej ziemi, starzyk miał, dziadek 30 przeszło. Garce przewracane, kańskie się tam wiadro przewróciło, jakoś jakieś szkorupa. Zacznijcie wargi nasze chwalić. To była pieśń poranka, naprawdę. Tak w naszej rodzinie się myśmy spali, a mama swoje prace robiła i śpiewała, i śpiewała. I od czasu do czasu mi się też to udaje, że rano wstaję i poświęcam chwilę na taki porządek samemu sobą, bo jest napisane, nie rób drugiemu co i kochaj bliźniego. Jak będziesz umiał kochać trochę siebie i zaakceptować tak i tak, będziesz lakcejszym dla drugiego, dla męża, dla żony, dla dziecka.
zbiera się woda, strumyczki, rzeki i płynie daleko do oceanu. Czy przez laptopa, iPoda i jeszcze jakiegoś innego, przez przestrzeń wirtualnej rzeczywistości dalekiej od prawdziwej, czy chwycić małego, siąść z nim obok hindusa skośnookiego, czarnego, żółtego, białego i opowiadać, co to w tym pięknym mieście słychać, jak się czuje ten świat, jak się czuje mamę, tatę, rodzinę, swoje osiedle, swoją łąkę. Tak trzeba dziecko do świata przygotować. Trzeba się pogodzić z tym, że być może ktoś założy rodzinę w niedalekiej przyszłości, w dalekiej Australii, w Ameryce. Świat się kurczy, ale przygotować to dziecko do tego, żeby ono wiosną kulturową, wiosną serca, rozumnego serca pachniało. Żeby pachniało, bo życie pachnie jak chleb. Bo życie może być podobne do zapachu chleba. Jest grudniowy poranek. Pan starosta poprosił mnie na rozmowę i mówi tak. Rok temu na Dzień Kobiet była indywidualność. Teraz też bym chciał dla pań seniorek, a przy okazji seniorów, też zorganizować spotkanie. Kogo w tym roku byśmy zaprosili? Długo się nie zastanawiałem i powiedziałem, że jest taki facet, nazywa się Broda, ma też na imię Józef, niedługo mamy imieniny.
łączy nas harcerstwo, łączy nas idea i ta myśl, którą tworzyliśmy, którą pielęgnowaliśmy, będąc w różnych stronach Polski, a także i Europy. Między innymi byliśmy na Festiwalu Młodzieży i Studentów w Moskwie. Ale Marysia Łyczko nauczyła nas takiej pieśni Kuźniczka. Co prawda w wersji Mazurzenia, czyli Kuźnicka. Józef Broda na tej scenie już był raz. Występował w roku 1984. A potem był w Pleszewie w roku 2001. I mimo choroby, a Piotra miałem, przyjechał i jest dzisiaj wśród nas. Piosenka ma być śpiewana, to oczywiście musi być odpowiedni przyrząd. To jest mój wnuk, ma na imię? Piotr. Piotr, trochę skremowany, ale za chwilę to rozkremuję. A czemu masz taki strój dzisiaj? Jestem szkowarem. A dlaczego jesteś szkowarem? Mój dziadek był kowalem. I to prawda. Co prawda nie ja, ale pradziadek, czyli mój ojciec był kowalem, miał takie kowadło, miał dużo przyrządów innych, a my mamy kuźnię. I gdzie mamy tą kuźnię? Na działce. Jak się nazywa? U dziadka Frank. No proszę. Bierzemy na głosy do głotę. Będziemy nabijać rytm, a my śpiewamy oczywiście jedną zwrotkę, bo ją znamy, razem z Józefem, a potem Józef jeszcze dwie zwrotki nam dośpiewa. Zaczynamy. No to powoli zaczynajcie. Jedziemy. U Kowola kuźnia murowano. Czego ja się wczoraj wieczór dopuścił? Z czego ja się wczoraj wieczór dopuścił? Co by mi? Co by mi odpuścił? Czego ja się wczoraj wieczór dopuścił? I od początku. Będę miał fajną zaprosi. A już na koszyczku nosi. Co by mi przyjmij od nas, a właściwie wszyscy, i Katarzyna, i Józef, i Jerzy, przyjmijcie te skromne nasze kwiatki w podziękowaniu za to, że przyjechaliście z Isterny, żeby nie było niejasności, Koniakowa, tak, i wręczamy. I teraz, Józefie, zaskoczymy cię na pewno, a zresztą państwu teraz się przyznam, że wiele elementów z twórczości Józefa też, tak powiem, znajduje się w moim repertuarze, a jednak. I my, Józefie, mamy optymistycznie. Mianowicie dzisiaj wieczorem, jak sądzę, przyjdziemy do domu, usiądziemy, podsumujemy dzień, pomyślimy, co będzie rano. Jaki będzie kolejny ranek, jaki kolejny dzień. Zawsze, kiedy kończymy jakieś spotkanie, mamy taką naszą melodię, która wszystko to zawiera, o czym ty mówiłeś. I proponuję, abyśmy teraz owę melodię zanucili i zaśpiewali. Trwaj więc i chwytaj chwilę. Pięknie.
Zerwaj więc i chwytaj chwilę. Jutro znów będzie ranek, znów będzie ranek. Liczymy! Teraz Józef, mów co chcesz, powiedz co czujesz. Ale jest! Zaraz będę śpiewał, dokończymy. Życie rzeką, życie ptakiem, razem. Życie rzeką, życie ptakiem. Czas ci szybko mija, czas ci szybko mija. Czas ci daje, czas zabiera. Zabiera, miłość nie przemija, miłość nie przemija. Jestem Adam, jestem Adam. Daj drugiemu, daj drugiemu. Nie trać ducha, nie trać ducha, bo nie jesteś sam. Północnych, na skandynawskich górach. Ten znak w tańcu i w elementach wielkopolskich występuje. Z mamy staty, z woli Boga. Świat jest taki, może być piękny. I jest drugi, dwunożny, nieobieżony stwór na tym świecie wedle myśli platońskiej, z którym się trzeba pogodzić. Ej, ujec! Ujcu! A miał swoje interesy. Drodzy Państwo, właśnie takie miało być to nasze spotkanie, pełne radości, pełne ciepła. Szanowni Państwo, ja bardzo dziękuję obu Józefom, bo tak jak Państwo oczywiście się dowiedzieli, to pan Józef Kozan podpowiedział: słuchaj, jeśli chcesz, to mam człowieka, który zrobi taką atmosferę, która będzie kontynuacją tego przyrodniczego spotkania z ubiegłego roku. I przyznacie Państwo, że się udało. I myślę, dla obu Józefów i wszystkich naszych gości duże brawa.